Cześć, powiedziałem, że będą testy, to będą, nie trzeba mi co miesiąc przypominać. Na pierwszy ogień poleci myjka. Myjka CRC, jak widzicie, już była na kanale, jest taka zielona. Wyciągnąłem z niej różne elementy. Wyciągnąłem też instrukcję. Instrukcja jest taka, jak lubię, nic w niej nie ma. Generalnie cała instrukcja to jest jeden taki mały kwadracik. I jest napisane, że niebieskim do dołu. Zaraz to będziemy wsadzać. Tutaj mamy płyn i jest tego 2,5 bańki, a na dole tej maty mieszkają bakterie magiczne, które będą zjadać smar. Myjka, jak widzicie, jest nieźle ściorana, bo pracowała 4 lata jako myjka testowa, między innymi w warsztatach samochodowych i przy jakimś myciu silników i tak dalej. Także przy rowerach, szczególnie tu u mnie, to będzie miała lekkie życie. Pewnie będę musiał masłem te baterie dokarmiać. No to jedziemy. Najpierw pewnie może włożymy matę. Tu wyjąłem zawleczkę. Ogólnie wygląda to mega prosto. Tutaj jest jakaś grzałka. Dobra, prawie odpadło. Trzeba było jeszcze zdjąć drugą zawleczkę, ale na szczęście to jest plastikowe, więc nic się nie ułamało. Tu jest druga zawleczka, którą trzeba było wyjąć. Konstrukcja myjki jest prosta jak konstrukcja cepa. No, żebyście widzieli, że myjka pracowała, to tak jest, to bakterie będą miały trochę smaru na rozruch. Grzałka tu odizolowana od budy, żeby się nie spaliło. Grzałka już jest troszkę, też widać, popracowała. Tu jest jakiś pewnie wskaźnik poziomu płynu albo czegoś tam, to ustalimy później. Tu jest pompa. A nie, dobra, to zaciąga tędy i podaje tu do węża czyszczącego. Także no tak to wygląda. Lejemy płyn. Ciach, niecałe 3 baniaki mamy wlane tu do środka. Teraz trzeba założyć to obudowę, stryk, założyć te blokady, z których jedno zapomniałem wcześniej wyciągnąć. Teraz jedziemy z matą. Zdaje się, że ta mata to jedna z ciekawszych części całej myjki. Tu, jak widzicie, jest kilka warstw takich białych, dokładnie to 4. Napisane jest, że co tydzień jedną matę ściągać, czyli taki zestaw matowy powinien wystarczyć na miesiąc. Tutaj coś mi się wydaje, że to chyba powinno iść w ten sposób, to będzie logicznie, bo nam mata nie będzie wpadać do środka. Nie, zaraz, nie w... A, dobra, tak. Tak, teraz kapsel duży. I teraz mały. No i mamy to. Podepniemy myjkę do prądu. I jedynie jakiś włączniczek. Dobra, mamy zasilanie, mamy informację, że jest fluid. No i pompa poszła, także myjka nam ruszyła. Trochę się sobie chlapie na boki, ale nie za dużo. Coś tu zaraz wybierzemy, mam tu przygotowane jakieś rzeczy. Mamy taką lekko brudną kasetę. Niby płyn jest jeszcze zimny i tak, myjka powinna parę godzin dziennie chodzić i się nagrzewać, żeby bakteriom się dobrze żyło. Jak widzicie, sam płyn, zanim jeszcze bakterie się zadomowiły, też jest nieźle myjący i co ciekawe, on nie uszkadza skóry podobno, w przeciwieństwie do płynu z takich myjek, jak mam tutaj myjeczkę taką, wiecie, o stole. To w takim jest płyn agresywny i tam skórę dość
szybko wysusza. No tu zobaczymy, widziałem jak chłopaki na targach w Warszawie myli w tych myjkach cały dzień jakieś rzeczy i im skóra z rąk nie zeszła. Także myjeczka została oficjalnie odpalona. Będę Was informował o postępach prac, jak to działa. Jeszcze postaram się Wam tutaj dorzucić dzisiaj ujęcie, czy kaseta się umyła. Coś ten płyn się pieni, ale to chyba dlatego, że jest nowy i zimny, bo tam u chłopaków na targach się aż tak nie pienił. Jeszcze druga opcja, myjka ma możliwość pracy na takim, tutaj widzicie, pędzlu myjącym. Ten pędzel ma 4 lata i jeszcze w ogóle funkcjonuje, patrząc po tym jak zorana jest wanna miski, to nie miał tu lekko. Dla porównania tak wygląda nowy pędzel. Dostałem nowy, żeby go wyjąć, ale oczywiście mi się nie chce, więc wyjedzie nowy kiedyś. A na razie popieramy tu starym. Ma działać tak, że podjeżdżamy sobie myjką do przyrzutki na przykład i możemy ją tutaj w ten sposób sobie umyć. Polewając możemy też oczywiście ustawić sobie strumień myjący na coś brudnego i to sobie nam będzie to polewało w tym momencie brudny element, raczej korba to powinna być. Akurat z tym stojakiem Parktula to jeszcze muszę to jakoś tutaj dograć, żeby pod odpowiednim kątem to ustawić, żeby się dało myć, nie zalewając tu całego świata dookoła, ale generalnie tak to ma działać. No i ma to sens w małych warsztatach, gdzie nie ma miejsca, żeby wjechać z dużą wanną myjącą, jak macie mały warsztacik, no to taka myjeczka na pewno zrobi robotę. Myjka ma duże koła z tyłu i małe koła z przodu skrętne, także jest w pełni mobilna, możecie nią sobie łatwo jeździć po warsztacie i podjeżdżać tam, gdzie potrzebujecie jej akurat używać. Co 15 minut myjka automatycznie wyłącza pompę, żeby nie chodziła cały czas, trzeba ją włączyć jeszcze raz, ona wtedy zaczyna lecieć. A my możemy zobaczyć, jak tam nasza brudna kaseta się ma. No powiem Wam, że już się całkiem nieźle doczyściła, zostały tutaj takie małe czarne jeszcze ślady, ale myślę, że jakbyśmy te czarne ślady tu potraktowali lekko szczotką, tak, na momencie schodzą i kaseta robi się czysta. No to po pierwszych testach mogę Wam powiedzieć, że zdecydowanie lepsza jest taka myjka bioaktywna niż taka myjka na przykład jak tu ultradźwiękowa. Tyle pierwszego spojrzenia na warsztatową myjkę CRC z obiegiem zamkniętym. W rowerówce dystrybucją zajmuje się firma Wygodny Rower. Kontakt do nich pod filmem. A za jakiś czas wrzucę Wam kolejne wideo, jak myjka sprawdziła się w boju. Tyle na dzisiaj. Dzięki. Hej.